PZU od wielu lat prowadzi działalność biznesową na Litwie. W tym roku po raz pierwszy postanowiliśmy rozpocząć działalność prewencyjną w tym kraju, związaną z bezpieczeństwem, szczególnie z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Przygotowaliśmy mobilne strefy bezpieczeństwa, z którymi pokażemy się w trzech kluczowych, największych miastach litewskich. W najbliższy weekend, 22-23 czerwca, będziemy w Kownie. Dwa tygodnie później, 6-7 lipca, w Kłajpedzie nad morzem. I kolejny weekend, 13-14 lipca, w Wilnie, w stolicy Litwy. To będą bardzo atrakcyjne, duże, mobilne strefy bezpieczeństwa, w których pokażemy się z naszym autobusem mobilnym, biurem PZU Pomocy. Pokażemy się z naszymi samochodami sieci lekkiej PZU Pomoc. Zaprezentujemy w kinie 5D film prewencyjny pokazujący brawurową, niebezpieczną jazdę samochodem i czym może się ta jazda zakończyć. Będzie również symulator dachowania, a także będzie możliwość przygotowania sobie własnej dedykowanej koszulki z elementami fluorescencyjnymi i odblaskowymi. I to jest nasz pomysł na to, żeby pokazać się na Litwie, pokazać, że PZU nie tylko prowadzi działalność biznesową, że nie tylko sprzedaje ubezpieczenia, ale również dba i prowadzi programy CSR-owe skierowane do mieszkańców danego państwa. Jestem przekonany, że te eventy zgromadzą dużą liczbę odbiorców, dlatego że z tego, co wiem od naszych partnerów z PZU Litwa, tego typu imprez na Litwie nie było, żadne firmy nie organizują takich eventów z tak dużymi atrakcjami i myślę, że nasze działania po prostu skupią bardzo wiele osób.